Wprowadzenie do dzisiejszej liturgii. Chrystus przyszedł, aby oświecić siedzących w ciemnościach i mroku śmierci. Przyszedł, aby nas wyrwać z mocy ciemności i wyzwolić z obecnego złego świata, kierując nasze kroki na drogę pokoju z Bogiem. Wszystkie obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. W Chrystusie zawarte jest całe objawienie i zbawienie, cała Ewangelia i życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Syn Boży narodził się na ten świat, abyśmy w Nim mogli narodzić się na nowo z Ducha i stać się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Mszę Świętą rozpoczynamy pieśnią Pójdźmy w... Wśród nocnej ciszy numer 51. Proszę wstać.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz dokonamy poświęcenia żłóbka. Boże nasz Ojcze, Ty z miłości do ludzi posłałeś nam swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby nas zbawił i doprowadził do Ciebie. Prosimy Cię, Boże, spraw, aby dzięki Twemu błogosławieństwu ten żłóbek, który przygotowaliśmy przez dni Adwentu, ten żłóbek zewnętrzny i ten najważniejszy naszego serca, był w naszych domach znakiem Twojej obecności i miłości. Dobry Boże, udziel swojego błogosławieństwa nam, naszym rodzicom, rodzeństwu i przyjaciołom. Otwórz nasze serca, abyśmy z radością umieli przyjąć Pana Jezusa i potrafili czynić to, czego od nas żąda, oraz abyśmy widzieli Go we wszystkich potrzebujących naszej pomocy i miłości. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, przychodzącego dać światu prawdziwy pokój, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Umiłowane siostry i bracia w Chrystusie naszym Panu, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Yeah.
się. Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Proszę usiąść. Syn został nam dany. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dzisiaj
z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rządź światowych rozumnie i sprawiedliwie. I pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany od własności, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
kochane siostry i bracia w Chrystusie naszym Panu, my mamy piękne kolędy. Jedna z nich zawiera w sobie takie słowa. Maleńka miłość w żłobie śpi, maleńka miłość przy Matce Świętej. Dziś cała ziemia i niebo lśni dla tej miłości maleńkiej. Moi kochani, to wielka radość. Spotykamy się dzisiaj w nocy. Ta noc przeżywana raz w roku w sposób bardzo szczególny niesie w sobie to najważniejsze przesłanie. To przykazanie, które dał nam sam Pan Jezus. Miłujcie się wzajemnie. Moi drodzy, nie ma większego skarbu na tej ziemi, jak ten, którym jest obopólna miłość. Miłość, która nie pamięta złego, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie unosi się gniewem. Miłość. I dzisiaj do nas przyszła ta maleńka miłość. Przygotowaliśmy się przez minione dni Adwentu po to, żeby w tym naszym sercu rzeczywiście mogła jak gdyby jeszcze raz wyeksponować się z całą siłą ta wielka miłość, którą każdy z nas jest. Bo jesteśmy aktem Bożej miłości. Każdy z nas jest dzieckiem Boga, a skoro Boga, to inaczej nie może być, jak tylko samym Bogiem, który żyje w nas. I przychodzi ta maleńka miłość. Moi kochani, w taki sposób naprawdę, kiedy się nad tym głębiej zastanowimy, wprost niewyobrażalny w swojej prostocie. Bo po pierwsze Bóg z własnej woli przychodzi dla naszego zbawienia i przychodzi właśnie jako niemowlę, które jest całkowicie poddane temu wszystkiemu, co się wydarzy. Przecież mógł sobie przygotować pałac. Przecież mógł sobie przygotować zupełnie kogoś innego na jego rodzicielkę, na jego opiekuna tu na ziemi. A przychodzi zupełnie bezbronny, tak jak każdy człowiek. I oto sam Bóg, to słowo wcielone, staje się właśnie jednym z nas i później Pan Jezus nazywa nas. Nie nazywam was już niewolnikami, nazywam was moimi przyjaciółmi, moimi braćmi i siostrami. To jest ten akt wielkiej miłości, miłości Boga do człowieka. Drugim etapem przychodzi ta maleńka miłość. Nie wybiera sobie Jeruzalem, nie wybiera sobie Rzymu, ale wybiera sobie jakąś tam zapomnianą małą mieścinę o nazwie Betlejem. Trudno to nawet nazwać mieściną. Moi kochani, ale tak jak Pan Jezus później nas naucza, że ci, którzy przyoblekają się w pychę, którzy chcą być wszędzie pierwszymi, niech się mają na baczności, bo będą ostatnimi. Miłość prawdziwa to jest miłość, która nieustannie szuka tego, żeby mój brat, moja siostra miała lepiej, lepsze warunki. Widać to najbardziej, a przynajmniej powinno być widać, w rodzinach. Ja zawsze młodym powtarzam, jeśli ty jako mąż będziesz robił wszystko, co jest w twojej mocy, współpracując z łaską Bożą, aby twoja żona była najszczęśliwszym człowiekiem na świecie i ona będzie robiła to samo względem ciebie, wypełniona pełnią miłości, to przejdziecie przez życie pięknie, bardzo pięknie. I kiedyś staniecie przed Bogiem i każdy z was nie będzie musiał się pochylać, bo powie: Panie Boże, oto jestem. Wypełniłem to twoje przykazanie, przykazanie miłości.
I ta miłość małżeńska, ona się rozlewa na potomstwo, rozlewa się na krewnych, przyjaciół, społeczności, w których żyjemy. I właśnie ta maleńka miłość do nas dzisiaj przychodzi. Stajemy się Kościołem. Kościołem, który właśnie się zrodził dzisiaj w tej maleńkiej miłości. Bo to jest Jego Kościół. Jego mistyczne ciało, które jest wśród nas obecne, które spożywamy. I trwamy, bo Pan Bóg przyszedł do nas w osobie swojego jednorodzonego Syna właśnie po to, żeby stać się jednym z nas i być pośród nas. I jest. Dzisiaj ksiądz proboszcz mówił o dwóch gwiazdach, bo czemu dwie mówił, jak nie jedna? I wyjaśniał, że ta gwiazda to jest ta, która oświeciła ludność, że Bóg naprawdę jest. Ale ta druga gwiazda, która jest nad tabernakulum, to przypomina człowiekowi właśnie, że Pan Bóg jest zawsze ze mną. Nigdy nikogo z nas nie opuszcza. I to też czasem przypominam młodym i mówię, że pamiętaj, w życiu się może zdarzyć tak, że cię wszyscy opuszczą, ale nigdy cię nie opuści ta maleńka miłość. I ona zawsze będzie w tobie trwać. Mówimy często, jakże silnym uczuciem jest ta pierwsza miłość ludzka. Tak, bo to jest to ziarno, to jest to, gdzie po raz pierwszy w ludzkim sercu odbywa się takie małe drgnienie. Oto jest ta osoba, którą kocham. To jest, wy wiecie najlepiej. Ja mogę mówić z perspektywy kapłaństwa. Bo każdy z nas wie, że w ten czas to serce bije dokładnie, w zupełnie innym rytmie, ale ku konkretnej osobie. I to zawsze się pamięta, do tego się zawsze powraca. Tak jak w przypadku księdza, do tej pierwszej myśli, do tej pierwszej odważnej rozmowy z rodzicami, czy z którymś z przełożonych, czy czasami z przyjaciół, że chciałbym zostać kapłanem, chciałabym zostać osobą duchowną, chciałabym zostać zakonnicą, obojętnie, bo mamy pięknie osoby konsekrowane, świeckie. Więc moi kochani, to jest ta pierwsza miłość, najważniejsza. I ta pierwsza miłość, która dzisiaj przychodzi do nas tej nocy, oświeca wszystkie te ciemności, które w nas są, które może mamy pytania, wątpliwości. To ta maleńka miłość przychodzi z ogromnym światłem i oddaje nam się całkowicie w nasze ręce. I to tak, jak ojciec czy matka patrzy na swoje nowonarodzone niemowlę i całuje, tak Chrystus oczekuje tego naszego serdecznego pocałunku. Potrzebuje tego przytulenia, tego ciepła, bo tam w żłóbku jest zimno. Tam w żłóbku nie bije ludzkie serce. Ludzkie serce jest w nas i w Chrystusie. I to Jego serce wtapia się w rytm naszego serca, a nasze w Jego. I dlatego powinniśmy każdego dnia tętnić tą miłością. Nasze serce powinno być Bożą miłością. Być otwarte na miłość drugiego człowieka. I tego, moi kochani, sobie życzmy. A żeby ta maleńka miłość, która w żłobie śpi, dzisiaj została w tym naszym żłóbku, żłóbku naszego serca, przytulona, wycałowana. W ten czas będziemy naprawdę przeżywali te święta w duchu wzajemnej miłości i szacunku. I tak jak was już prosiłem w ostatnią niedzielę, starajcie się przynajmniej na ten czas świąt Bożego Narodzenia nie poruszać drażliwych tematów. Niech nas nie dzielą tematy, które nie przynależą do tej wielkiej radości, do tego wielkiego święta. Z ludzkimi innymi problemami i sprawami mamy czas się zajmować. A ten czas świąteczny niech wypełni ta maleńka miłość. Was, waszych krewnych, przyjaciół, gości, których macie. Amen.
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Opromienieni światłością bijącą z betlejemskiej groty, przychodzimy przed ołtarz, aby oddać pokłon narodzonemu tej nocy dziecięciu i jego matce Maryi, zawierzając Panu wszystkie sprawy człowieka. Dla papieża Franciszka, naszego biskupa Roberta i wszystkich pasterzy wypraszajmy radość z przybliżenia się Królestwa Bożego. Niech przez ich ewangelizacyjny trud Zbawiciel wciąż się rodzi w sercach ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dla całej Ojczyzny wypraszajmy pokój i pomyślność. Niech będzie rządzona mądrze i sprawiedliwie, bogata w godnych synów, gorliwie pracujących dla wspólnego dobra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dla rodzin borykających się z trudnościami materialnymi, kłopotami wychowawczymi lub brakiem wzajemnej miłości, wypraszajmy łaskę, aby się dźwignęły i odnowiły wzajemny szacunek oraz zaufanie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dla ludzi smutnych wypraszajmy radość, dla chorych zdrowie, a dla osamotnionych przyjaciół, aby z udręki i przygnębienia wyrwała ich odzyskana nadzieja. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dla naszej wspólnoty parafialnej wypraszajmy błogosławieństwo. Niech Pan strzeże żywych, a zmarłym ukaże swoje oblicze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dla nas i tych, których składamy życzenia, wypraszajmy godne życie, abyśmy przez długie lata w zdrowiu i pomyślności cieszyli się światem odnowionym przez Syna Bożego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o liczne i świątobliwe powołania do służby kapłańskiej, zakonnej, małżeńskiej i w każdym innym powołaniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o to, aby ludzie zrozumieli, czym jest miłość i czym my jesteśmy jako akt Bożej miłości, abyśmy nie podnosili ręki przeciw sobie, nie składali fałszywych pozwów, żebyśmy nie ulegali pokusom jakiejś chciwości, religijnemu fanatyzmowi, hipokryzji, psychicznemu i fizycznemu molestowaniu, terroryzmowi i wszystkich innych negatywnych zjawisk, które są sprzeczne i niegodziwe, bo są przeciwne Bożym przykazaniom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się
za tych wszystkich, wobec których zobowiązaliśmy się do modlitwy, a w sposób szczególny dziękujmy Panu Bogu za każdego człowieka, który dla Bożego imienia modli się za nas i w naszych intencjach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za fundatorów tej świątyni, tych, którzy ją zbudowali i tych, którzy ją dzisiaj trzymają w dobrej kondycji, którzy dbają o jej w tej chwili pod przewodnictwem obecnego księdza proboszcza Stevena Agudzio, ażeby ten kościół wyglądał nie dla ludzkiego oka pięknie, ale godziwie, jak przysługuje Panu Bogu i tym wszystkim, którzy do tego się przyczyniają pod Jego przewodnictwem, aby dobry Bóg raczył wynagrodzić dobrem swojego miłosierdzia, umocnieniem na drodze ziemskiego pielgrzymowania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W czasie tej mszy świętej w sposób szczególny proszę Was o modlitwę ja, bo jest to intencja moja własna, jako dziękczynna za dar kapłaństwa. Oczywiście nie byłoby kapłaństwa, gdyby nie było daru życia od Boga, daru rodziców moich, którzy ten dar życia przyjęli. I za dar bycia tutaj. 35 lat minęło zaledwie kilka dni temu. W intencji za moich krewnych, członków rodziny, za moich przyjaciół, byłych i obecnych parafian, za wszystkich ludzi, których spotykałem na swojej drodze życia, aby dobry i miłosierny Bóg przyjął moje dziękczynienie i umocnił mnie w miłości zgodnie ze swoją świętą boską wolą i nie pozwolił się odłączyć od siebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, moi kochani, za naszych rodaków w ojczyźnie i poza jej granicami, czyli za tak zwaną Polonię, którą my też tworzymy, ażebyśmy byli wierni swojej tożsamości i bez względu na to, gdzie nas Pan Bóg wywiódł z naszej ziemi ojczystej, żebyśmy nie zapominali o szacunku dla naszej tożsamości i miłości względem siebie i do ojczyzny, dbając o jej dobre imię i swoje własne tym samym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W ciszy i skupieniu przedstawmy Panu Bogu wszystkie inne niewypowiedziane głośno intencje, które mamy w naszych sercach. Złóżmy je tu na eucharystycznym stole i prośmy Chrystusa, który nas zgromadził, aby błogosławił tym intencjom zgodnie ze swoją świętą boską wolą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niech cała ziemia chwali Twoją dobroć, Panie, który tak umiłowałeś świat, że dałeś swojego Syna, aby przyjął postać sługi i narodził się z Maryi, przynosząc ludziom odkupienie oraz dar usynowienia. Niech przez tajemnicę Jego przyjścia otrzymamy razem z tymi, za których się modlimy, wszystko, co jest nam potrzebne do godnego życia, bo Twoja jest moc i chwała na wieki wieków. Amen. Proszę usiąść. Na ofiarowanie zaśpiewamy Bóg się rodzi, numer 23. Thank you.
Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymiarę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maria Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie
aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej i nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogrodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Pankracym, patronem naszej wspólnoty, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Roberta, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, wola Twoja, jako w niebie, tak i
Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak. Który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. W czasie udzielania Komunii Świętej i na uwielbienie
Przenajświętszego Sakramentu zaśpiewamy kolędy o Gwiazdo Betlejemska i Ta Święta Noc. Yeah.
Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi kochani, usiądźcie proszę na kilka ogłoszeń duszpasterskich. Dla przypomnienia tylko podam, że w dniu jutrzejszym msze święte są odprawiane w porządku niedzielnym, czyli o 8 rano w języku angielskim, o godzinie 9:30 w języku polskim i o godzinie 11 w języku angielskim. Nie ma tej mszy o godzinie 4:30, mimo że to jest sobota, więc proszę pamiętajmy, ci, którzy ewentualnie przychodzą na tą mszę angielską o 4:30, jutro tej mszy nie będzie. I podobnie będzie się sytuacja przedstawiała, prawda, w Nowy Rok. W poniedziałek mieliśmy możliwość skorzystania ze spowiedzi i muszę Wam serdecznie podziękować, bo z bardzo takim daleko idącym taktem Państwo przyszliście, korzystaliście z tego sakramentu, nie było żadnych jakichś takich, powiedzmy, niepotrzebnych komentarzy, było bardzo dobrze, ładnie, więc za to Wam składam serdeczny Bóg zapłać. Chyba nikt nie czekał dłużej jak kilka minut, także pięknie i oby tak było zawsze. Przypominam przy okazji, że ja tu jestem dla Was 24 godziny na dobę, jeśli ktoś potrzebuje spowiedzi. I mówię szczególnie to osoby, które czasami potrzebują troszkę więcej jeszcze takiego kierownictwa duchowego. Ja tu po to jestem, dla Was. Tak samo jak i ksiądz proboszcz, także pamiętajcie o tym, proszę, bo mówię, tak właśnie dzięki temu tym razem było ładnie, nie było żadnego konfliktu, nikt w kolejce długo nie stał i wszyscy mogli skorzystać ze spowiedzi świętej. Moi kochani, pozwólcie, że podziękuję każdemu z Was, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniliście się do tego, że możemy tak uroczyście obchodzić tą dzisiejszą uroczystość Narodzenia Pańskiego. Tutaj pragnę przede wszystkim raz jeszcze zwrócić się do księdza proboszcza, podziękować mu za to, że pod jego przewodnictwem ta cała praca, która jest wykonywana na bieżąco, ma miejsce, bo bez jego zgody, bez jego wizji te rzeczy nie byłyby wykonane. Dziękuję panu Juanowi Camilo Perez, panu Mateuszowi Zegadło, panu Giorgiowi Escobar, Piotrowi i wszystkim innym osobom, które się przyczyniły do tego, żeby ten wystrój na przyjęcie Pana Jezusa był taki właśnie jak trzeba. A wierzę, że my wszyscy razem przygotowaliśmy nasze serca, ten najbardziej istotny, pełen miłości żłóbek. Dziękujemy Wam za wszystkie złożone ofiary, bo byliście bardzo szczodrzy i za to Wam również składam w imieniu księdza proboszcza i swoim staropolski serdeczny Bóg zapłać. Dziękuję pięknie pani Klaudio. Ja po raz pierwszy słyszałem tą kolędę w języku polskim. Jest piękna i wzruszająca, piękny głos. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy panu Robertowi, który naprawdę jak geniusz wkłada tutaj całe swoje serce, żeby te zabezpieczenie, czy powiedzmy chwała pańska z muzyką płynęła na najwyższym poziomie. Dziękuję naszym kantorom, tam widzę jest pan Grzegorz i nie wiem, czy ktoś jeszcze oprócz pani Klaudii jest, w każdym razie tak czy inaczej obecnym i obecnym kantorom dziękuję, bo to jest bardzo pięknie. Pan Jezus mówił, że kto śpiewa, to jakby się dwa razy modlił, także za to też również piękne dzięki. I moi kochani, chyba to tyle, co bym chciał podziękować wszystkim. Moi kochani, pamiętajcie o modlitwie waszej za nas. Ja zobowiązuję się zawsze do modlitwy, bo zawsze się za was modlę, ale szczególnie teraz, w okresie Bożego Narodzenia, kiedy odwiedzacie swoich krewnych, kiedy może macie, gościcie przyjaciół. Niech was właśnie wypełnia ta maleńka miłość, którą przytulmy do naszych serc. Niech nasze serce, jego bicie zjednoczy się z biciem tej maleńkiej miłości, miłości pokoju, radości, radosnego przeżywania tych świąt i w godności swojej tożsamości. W
imieniu księdza proboszcza, swoim własnym, oczywiście administracji, życzymy wam wszelkiego, wszelkiego dobra i niech nas łączy to, co jest najważniejsze, ta maleńka miłość, obecna wśród nas zawsze w Eucharystii Świętej, każdego dnia. A teraz, proszę, powstańmy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc. Niech oddali od nas ciemności grzechu i oświeci nasze serca światłem łaski. Amen. Bóg, który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę, niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni nas głosicielami Ewangelii Świętej. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyśmy się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.